Największym wrogiem wałów dzisiaj jest bóbr. Bóbr, takie zwierzątko, które niestety zagnieździło się prawie na całej długości wałów i Wisły, i Odry, i drąży kanały. W związku z tym te wały nieraz przypominają ser szwajcarski. W związku z tym to nie jest namakanie naturalne, przesiąka warstwa gruntu, tylko w tym gruncie są kanały, którymi woda wpływa na wysokości takiej, że później ten wał zaczyna się po prostu cząść. Wczoraj wojewoda lubelska mówiła wyraźnie, że ludzie już nawet nie wchodzą na wały, tylko się ustawili rządkiem i podają sobie worki z piaskiem, ponieważ chodzenie po wale grozi katastrofą. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, po pierwsze, bobry można wyławiać. Tylko trzeba jeszcze mieć tego, który tego bobra chce od nas przejąć. Po drugie, nie, Państwo pytają mnie praktycznie, myślę, a nie teoretycznie. Po drugie, bobra można w razie niezbędnej konieczności nawet pozbawić życia. Jeżeli ten bóbr chowa mi się w górną warstwę zalewanego wału, to nawet mam prawo go zabić. Ja mówię, co mówi prawo, a nie mówię, co trzeba zrobić. To proszę nie traktować mojej wypowiedzi jako instrukcji. Więc jeżeli mi pani pomoże znaleźć odpowiedź na to pytanie, będę bardzo wdzięczny. Na to rzeczywiście już mi moje dotychczasowe obowiązki nie pozwalają, żeby jeszcze szukać odpowiedzi na to pytanie. Proszę trochę sobie żartuję, ale ja też już jestem trochę zmęczony.